Gdyby to auto miało, nie wiem, tak 1500 zł. Zajebiste auto. Nie dziwię się, jak Sakera i piątka będzie. Lepsza? Cześć, wyklecinki Pawłka z tej strony i dzisiaj dowiemy się, które BMW jest najlepsze. Jaki masz kolor bluzy i kolor auta? Idealny. Ja do dzisiaj wszystkimi chcę się wyrychnąć. To wielki test robimy, to będzie odcinek na kuchnię może wrzucimy. Wiesz, oceniamy. Ja planuję w notatniku normalnie, wiesz, M2. Tyle i tyle, ocena. Ale to gadaliśmy właśnie, że zasady oceniania bierzemy z kuchni. Że no, brykniemy się każdym autem, przemyślenia i pod koniec spotykamy się i każde auto oceniamy od 1 do 10. No i wybieramy najlepszą M-kę, nie? Dobra, zaczniemy od M2, lecimy panowie? Dobra, palimy go. OPF. Wiadomo, tutaj każde auto będzie z tym OPF-em, więc nie oczekujemy i nie oceniamy tego, jaki jest wydech. A jak tymi autami się właśnie jeździ bardziej. Nowy system, my tego nie mamy jeszcze. U naszych jest system 7 bodajże, a to jest 8 albo 6-7. Ale powiem ci, że ten panel, pierwsze wrażenie mam takie, że nie przeszkadza mi to, że spoko. Mi też nie, no. Spoko, widziałem jeszcze takie rozwiązanie w Mercedesie, że ta deska jest bardziej dostosowana i ona wchodzi nad panel i tworzy taki daszek nad całym panelem i to mi się bardziej podoba. Tutaj widać, że nie wiem, być może to jest jakieś przejściowe rozwiązanie. Wygląda generacyjne. Jak przejściowe rozwiązanie, tak, bo tak troszkę na teraz mi nie pasuje to, że tak jest dostawione, jakby ktoś dostawił to. Więc pewnie w kolejnych, tak, w kolejnych to zmienią, nie? No, na pewno tak się robi. Zapomniałem zjechać. Dobra, zjadę już pod prąd. Po prostu delikatne auto. Ale podoba mi się to, że jest krótsze. Tam jednak czuć, że to jest dużo krótsze. Znaczy, no krótsze jest, tak? Fajnie się ogólnie na pasażerce siedzi, jak ktoś zapierdala na takim torze. Bo nie zapierasz się o kierownicę. No, no. Fajne są, lepiej czuć przeciążenia. Lepiej, no więcej daje frajdy jazda na pasażerce. Jak do podłogi, to zajmie trakcja? Nie ma szans. Dziękuję, uspokoiłeś się. 12 seconds later. Mi się wydaje, że jest inaczej M2, że jest zwrotniejszy. Zwrotniejszy, że fajniej się tak w zakrętach jeździ. A jeździłeś swoim już tutaj? Nie. To zaraz porównać. No. To zaraz zobaczysz sobie. Ale a jak ten? Czasem wyjechałem mocniej z zakrętu moim, no to tu mi się wydaje tak jakby przeciążenie większe, no, tym mało dawało. Ale jeszcze swoim tak jechałeś na torze. No to wydaje mi się, że ci się wydaje, zobaczysz sobie, ale a jak ten moc? Znaczy dla mnie to i tak za dużo. Ze dwa razy przycisnąłem, czy trzy tak maksymalnie na prostych. Więc mi się wydaje, że mocy to jest odpowiednio do takiej jazdy, jak tutaj mamy, nie? No. Nawet
pewnie mniej jakbyś miał, to nawet byś sobie tak luźniej pojeździł. Tak mi się wydaje. M3? No ciekawy jestem, to już jak nasz jest. No mniej kupi ma. Tyle samo. Znaczy no... Fabryczny. Macie. Podobno będzie taki samo jak M4. No i dobra, teraz zobaczycie, czy mi się dobrze wydaje, że tą M2 się fajniej jeździło. No, zobaczymy. Dobra, M3, czyli to samo co M4, tylko ma 5 drzwi, a nie kupę. Osiągi są według producenta zbliżone, wręcz takie same, więc... Przewagę w kół, że ty już znasz ten tor. Ale ja jeździłem na tym torze. Ja nie wiedziałem, że to tu. Tu masz różne konfiguracje toru tego i ja jeździłem w ogóle tak. Czyli w sumie drugą to masz stronę. Gorzej. Tak, mam w chuj pod górkę, nie? Ale to nie, to bardziej mam przewagę z tego względu, że byłem kilka razy na torze, jakimkolwiek. Kurwa, jak zapierdalał. I znasz zasady. Ale gumę coś. Jak zapierdalał, człowiek. Speed games. Ładnie. Tak się właśnie zastanawiam, jakby kurczę, obok na przykład instruktor był, to no, by mi pewnie powiedział, żeby wcześniej zahamować, nie? Bo ja tam za późno zahamowałem przed zakrętem. No instruktor ci... spróbuję wcześniej teraz zahamować. Mi się M2 bardziej podobało, tak szczerze. Czy nie mogę mówić jeszcze? Mów, wszystko. Bo... nie wiem, no nie jest cięższe dużo, tak? Ale ta jakby wydaje mi się, że przy mocnym przyspieszeniu dłużej mi zajęło hamowanie i słabiej się potem skręcało. No, ale tak? No szybciej jechałeś po prostu. A, no, no właśnie. No to ja wolę słabsze samochody. Trochę. Dobrze, dobrze. Każdy swoją opinię będzie miał. Niestety limiter jest do 5000 tylko. Zajebiście! Na tor auto, co? Nie. Ej, ale panowie, a jeszcze dam Roburowi przejechać, to teraz zobaczymy, bo M8, tak? Ultimate Auto M. M8, najdroższe. Niby tak, ale to najszybsze. Tam płacisz za luksus trochę. Trochę tak, ale no dobra, bo jadę z Roburem jeszcze, zobaczę. Ty, ale dźwięk z wydechu jest... jak to jest? Stokowy jeszcze wydech, nie? Ej, to jest sport na pewno? Tak. To jest na pewno sport właśnie, jest taka akcja. I nie zdziw się, na hamulec. Patrz, to jeszcze ci, żebyś wiedział, żebyś miał psychę spokojną. Zobacz. Sport plus, wszystko jak coś. Jak tam z tyłu bądź? Teraz zarzucam. O kurwa. Weź go przygazuj.
to jest gruby dźwięk, co? Grubszy niż u nas. Tak, u nas jest gorszy. Ten strzał jest gorszy. Panowie, w ogóle to, co miałem w głowie o tym aucie, to w ogóle się nie pokrywa z tym, co jest. Wow. Ale szok, no. Mega szok, naprawdę. Inne miałem wyobrażenie. Myślałem, że będzie mocniej tak brał od dołu. Nie, to V8 to chyba właśnie... Ale to właśnie nie podoba mi się to. Za wolno się wszystko dzieje. Bardzo krótki jest ten bieg, mam wrażenie. Nie wkręca później na obroty. No. Dobrze właśnie Czaro mówisz, że to taka charakterystyka. Z jednej strony fajny jest ten dźwięk tego silnika, ale z drugiej strony no, charakterystyka tej pracy jest taka, że wolę wcześniejsze auta. Na przykład ta prosta była, to ja mówię, co jest, już dwójka jest zakończona? O, ale krótki bieg. O matko, jaki muł, ty. Ty, a tam jeszcze mi nam zostaje 20 metrów do zakrętu. Ja mówię, co, już jest dwójka zakończona? I krótki bieg i nie ma. Nie ma, krótki bieg, nie ma nic. A wiesz, a w tych wcześniejszych autach jakoś dało radę tam ciągnąć to auto, nie? To ja już wolałem trójkę. Zdecydowanie. Ale jeżeli ktoś ma rodzinę albo lubi większą wygodę, no to i tak mega. Tak, no... No bo ten tor też jest, mówiłeś, krótki, nie? Taki, że częste zakręty takie bardzo. No. I może jeszcze potęguje, że my jesteśmy niezadowoleni z jazdy M5. Tak, no oczywiście, że tu każdy ma inne potrzeby, ale jak my tak patrzymy w takim bardziej sportowym kontekście, więc to też widzowie warto, żeby wzięli pod uwagę, że patrzymy bardziej na taką sportową jazdę, no to tutaj na tych odcinkach nie było czuć tego jebnięcia po prostu. Nie, takie mega spokojne auto, mega miękki hamulec, co sprawia, jak jest tak miękki hamulec, nawet na sportowej konfiguracji, to nie jesteś tak pewny w tych zakrętach. No. Ale wiem na przykład, że McLaren, też narzekają na to użytkownicy McLarenów, że też ma za miękki hamulec. A w takim aucie miękki hamulec też jest to coś, do czego pewnie trzeba się przyzwyczaić, nie? Na hamulcu straszny muł, trzeba go ale strasznie. O, patrzę sobie, gdzie hamujesz właśnie. Ale nie mieliście tak, że w M3 i M2 ten hamulec tak fajnie się nim operowało, nie? Od razu łapał. Ja już przy M3 odczułem, że za dużo troszkę mocy i za tak szybko nie mogę zahamować. W M2 dla mnie było optymalnie. No, już trochę przejdzie. Też mi się Chrysler przypomniał z tym hamulcem, jak tak mówimy. No. Też taki bardzo miękki. Łajba! Co M8 palimy? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Limit ma do 5000 obrotów też, jak M5 faza. Czyli M3, M4 to jest chyba jedyne auto, co nie ma limitu. Nie myślę jak M2. Ale że bez limitu kręci się, nie? Ona powinna być właśnie najszybsza. Ja pierdolę. I chyba jest, bo kurwa nie przyspieszała tak. Jeszcze opony, trzeba dobrze. Ej, ale moc kurwa czuć, to nie jak ten M5. Ej, i 2 tony waży to auto. To auto waży 2 tony jak coś, więc i tak jestem zaskoczony. Ej, już trochę zwracam honor. Chyba jest za co zapłacić tutaj jednak. Siedział jeszcze. No bus, nie warto, ja już pojedę. O kurwa, masz. Ej, na opony to grzeje, pierdolę to. Tu jest M8. Ty, M5. No tak? M8, ale M8, M3. Nie wiem, ty, ale... Ja. Wsiadam z tobą. Ale to zależy, co potrzebujesz chyba od auta.
Niesamowite wrażenia. A dogrzewał tylko opony. Dogrzewał opony, no. Zakrzew jak łyknął te opony. Serio, łyknąłem opony. I ja, on czemu nie mam pasów? No bo myślałem, że dogrzewasz opony. Że sobie się przyjadę normalnie. Zawsze to ja nawet jak na trasie jadę po prostu normalnie, to mi się żygać chce. Nie to, że w mieście, że... No, na trasie. Tylko nawet na trasie jedzie tak, że mi się żygać chce, nie? Ale popierdolone auto. Tak on, ten panczu mówi, no nie wiem, czy warto ten milion za to auto. Chwilę tam. Zmienił zdanie? No. Tak? O, chyba jednak jest za co zapłacić. Owca? Jeszcze nie wyraził zdania. Ja ogólnie myślałem, że ten, już był moment, że myślałem, że się w barierkę wpierdolimy. Mega chujnia. Aha, co? No. Szok, że za takie pieniądze takie coś. Teraz jestem po porównaniu. Jak u was jest M3 niewygodnie, to jest kurwa szczyt niewygody. To jest jeszcze bardziej, to jest dużo bardziej niewygodne. Ja jestem mniejszy, to mi tak wiesz, różnic nie poczuję tak. Ty kolano tak, nie? Nawet nie mogłem rotacji zewnętrznej, kurwa. Ale wiesz dlaczego? On ma ten tunel taki. Dotąd ma ten tunel i tak, to jest niewygodne. Tak idzie ten tunel. Nie, no u was jest dużo wygodniej, nie? To ja chciałem powiedzieć czwórka. Też, że muszę oddać honor M3, bo nie pamiętałem, bo po M5 jechaliśmy i tym lepiej się na torze pojechało. Ale i co, i M8 kontra M3? Bo ty najpierw zacząłeś od M8, nie? Tak, najpierw zacząłem od M8, ogólnie to jest tak, że... Tu siedziałem z tyłu i bez pasów, a tu siedziałem z przodu i z pasami, a i tak feeling miałem lepszy w tym aucie, miałem wrażenie. Ja już mam, że jest bardziej dynamiczny. Dobre auto, nie? Chyba to mimo wszystko, tak na tor, nie? Tym będziemy normalnie. No. Daj weź sobie masaż wrzuć. Gdzie się masaż robi? Nie wiem, ale po co w tym aucie siedzimy, żeby zrobić sobie masaż. 2 hours later. Saker, jak masaż wrzucić? Co pierdolisz? Nie wiem, mów wyraźnie, kurwa. Masaż chcę. Daj masaż tutaj mi. Ja też, no. Tu. O to na górze? To ja chcę mobilizację. Jak chcesz mobilizację. Lędźwia sobie weźcie. Nie, nie. Masaż lędź. Reszta jest ogólnie chujowa, tylko lędźwia są spoko. Reszta jest niewygodna. O. Fajnie, co? Jakie jest oznaczenie tego auta, żeby widzowie wiedzieli? M60i. Myślę, że M60i, tak. Lepsza jest jeszcze XM. Ale to jest, myślę, najmocniejsza wersja X5. No. Na przejażdżkę jedziemy. Ale dziwne. Patrz tutaj, słyszałeś? Tak, tak, ale masa, co? Przy 10 na godzinę już zaczyna piszczeć opona. Fajnie było poczuć tą różnicę, tak, nie? Ale kurde, suwem, ale to jest suwem tak przejechać, to i tak jest dobrze. No jeżeli chodzi o środek, o taki komfort, to wiadomo, że jest najlepsze, bym powiedział. Ale właśnie nie wiem, czy słyszeliście opony? Jak jeździliśmy? Takie... Nie słyszeliście? Bo my nic, ja sobie tak lekko jechałem i już było czuć jak po prostu
wiesz, to auto jest dociążone, nie? Że czujesz taką chamską masę, a nie, nie, jedźcie, a nie ten, nie, nie robiliśmy jakiś, wiesz, nie, nie brałem go tak, wiesz, jak tamtych, nie? Tylko tak, żeby sobie poczuć. No to jest po prostu ta różnica, nie? Że no, no kurwa, no logiczne, niskie, wysokie auto, nie? Po prostu. Ale jak zakręt się... wygląda, zobaczysz tam daleko, to kurwa, jakby coś było nie tak. Ale zakręt się wydaje dwa razy krótszy niż jest, nie? Serio, tak? Wydaje się dwa razy krótszy, no że wiesz, dwa razy większa pokora jest na zakręcie. No, no, no. Jestem ciekawy, jak ty pojedziesz, a jak owca jechałem. Ale widać, że ty jeździłeś X5, bo owca się bał już tych manewrów takich, nie? To, bo ta buda jednak spierdala. Jak w grze, co tak się miękko zrobiło? Dobra, uwaga, konkurs do wygrania zgrzewka Jigshery. A co trzeba zrobić? Łapa w górę, sub, koment i komentarz musi nie być polubiony.